No, dzisiejsza kartka z kalendarza na 12 stycznia, jest to piątek. I imieniny obchodzą Arkadiusz, Bernard i Greta oraz Aelred, nie wiem co za imię, Antoni, Arkadia, Arkady, Benedykt, Bonet, Bonita, Bonitus, Cezaria, Czasława, Czesława, Ernest, Eutropiusz, Jan, Małgorzata, Stomir, Tacjana, Tatiana, Tygriusz, Tygriusz, Wiktorian i Wiktoriana, i oczywiście wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. Przysłowie jest jedno: kiedy w styczniu rosną trawy, lipiec będzie, lipiec dla nas niełaskawy. Słońce świt o 6:58, wschód o 7:37, zachód 15:50 i zmierzch 16:30. Księżyc wzejdzie o 9:03, a zajdzie o 16:51. Nietypowe święta, dzień całowania złotowłosych. Cytat dnia: martwienie się to modlitwa o to, czego nie chcesz. I to powiedział Dorin chyba, Virtu. Jakoś tak się to chyba czyta. Także to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. No i zapraszam na dalszą część vloga. No i witam serdecznie, przychodzę tutaj z kawusią gorącą, ale jej tutaj nie będę piła, tylko łyczek, i zaraz stąd zmykam, bo jest minus chyba, nie wiem nawet ile, w ciągu dnia ma być minus 10, a w nocy było ponad minus 20, także powietrze też jest niezbyt zdrowe, dostaliśmy alert, że jest bardzo zanieczyszczone powietrze, nie powinno się rezygnować z przebywania na świeżym powietrzu. Także ja tutaj rezygnuję, później się Wam w pokoju nagram, no ale chciałam się powitać z balkonu, także wszystkiego dobrego i zaczynamy tego vloga. Idę na spacer i widzę, że jest normalnie taka mgła, taki pył. O, normalnie widać, że ten pył, jak to mówią, pył zawieszony. Tutaj teraz słoneczka nie widać, bo jest za blokiem. Tam. Już się wyli znowu ku zachodowi. Jak ja mogę wyjść. Ale chcę iść przez ten. Przez las. Kawałek. Może tam jeszcze zobaczymy troszkę tego słońca. No myślę, że już chyba nie będę widziała słońca. Chociaż nie wiadomo, bo tam za blokiem się schowało. Ja weszłam w las. Oczywiście przy drodze tak. Kawałek lasu nie wchodzę głęboko. No bo mogłoby to niezbyt się dobrze skończyć. No to się nie wiem, się nie stało odpukać, ale wiecie. Się spieszyłam, żeby tutaj dojść, żeby zobaczyć jeszcze słońce, ale chyba nie. Tamten blok zasłania, żeby widzieć zachód słońca, jest taka jakby złota godzina, można powiedzieć. Ma taki piękny blask to słońce. Widziałem, jak się tam odbijało na innych domach. Mam nadzieję, że tu chociaż będzie troszeczkę czystsze powietrze, chociaż tu na brzegu lasu to pewnie nie, może bardziej w głąb, to może tam nie ma wiatru i dlatego mamy takie właśnie niedobre powietrze teraz. Jak coś tam leci. O, jest słońce. Będzie słońce. Świetnie. Jak to ładnie widać. Pięknie to widać, a tutaj gdzieś słyszę, o jak pięknie, może nawet ja jakoś wejdę, nawet i w tych promieniach tak lepiej, nie? Tak zdrowiej człowiek wygląda. No, gdzieś tutaj słyszałam chyba dzięcioła, a już teraz nie ma promyczków, co jakiś kawałek tylko, ale już takie są przez te drzewa. Ja bym się musiała cofnąć.
bo tam drzewka zasłaniają. Idziemy z powrotem. Czekajcie, czekajcie. Bym się nie wywaliła. Chyba tutaj było dobre to słońce, nie? Ono już coraz to niżej jest i to jest właśnie to, że ono jest coraz to niżej i wchodzi już w te gałęzie. O, o, o. A, jak ładnie razi. No, tutaj to ładnie. Chociaż ja sobie robię cień. No. Tak. Pięknie to. Ale widzicie, jak już jest nisko? Schodzi na ziemię. Gdzieś tu coś... Teraz mnie... Ten słońce mnie... Wiecie, raziło. Ale tak słyszę, gdzieś tutaj jakieś stukanie. Gdzieś tu musi dzięcioł być. Tylko, że ja teraz nic nie widzę. Nie wiem, czy to słyszycie. Teraz akurat jest cicho. Ale korony drzew są też fajne, nie? O, jak fajnie. Może się jednak przejdę troszeczkę w głąb lasu. Tylko, że tam już tego słoneczka nie będzie pięknego, które nam dzisiaj pięknie świeci, a tu jak pójdę kawałek, to wyjdę z lasu i będę szła znowu osiedlem. Może sobie troszeczkę przejdziemy w drugą stronę. Tutaj widać dzikie ryły. Także za bardzo w głąb to nie ma co wchodzić. Taki miałam plan, że sobie pójdę, ale dzisiaj zły dzień. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy to jest na zmianę pogody, czy co, ale ból głowy znowu walczę. Wiem, że mi zaraz powiecie, no to masz poduszkę, a jeszcze cię boli głowa. Nie zawsze boli od kręgosłupa, nie? Wiem, że tam parę osób pisało, że was denerwuje to, co ja zawsze mówię, że ktoś powie mi, że uprzedzam wasze wpisy, no ale tak jest. Człowiek już po tylu filmach, komentarzach i tak dalej, to już wie, czego się może spodziewać czasami. Nie zawsze człowiek się spodziewa różnych komentarzy, bo czasami są oderwane od rzeczywistości i czasami są w ogóle nie na temat, nie? No to tego się nie mogę spodziewać. Ale jak ja coś mówię, to mogę się spodziewać tego, że będzie jakiś odzew na to. No. I czasami to tak jest właśnie, że to niekoniecznie zawsze głowa mnie boli od kręgosłupa. Czasami to jest, nie wiem, migrena. Tak to wygląda. No. Tutaj lubię chodzić, tylko ja tutaj miałam wejść z innej strony osiedla. A ja sobie poszłam inną stroną. Bo miałam wejść tam, z tamtej strony i iść w tą stronę. No. Ja inną drogą szłam. A tutaj teraz ludzie idą. I to jest takie gadanie, nagrywanie. Jak co chwilę, jak się nie można skupić, nie? No, dzisiaj... Wybaczcie, że wam pokazuję las, ale mnie to, tak jak wczoraj mówiłam, mnie to widać cały czas, jak w domu jestem i nagrywam. No to wiadomo, że nie nagrywam wam ściany, tylko siebie. A jak już wyszłam na spacer, to już fajnie, jak widzicie to, gdzie ja chodzę. I w ogóle ten las. I tutaj też widzę, jest taka mgła. Widać, jak się na osiedle patrzy. No, może tego tutaj nie widzicie tak. Jest taki zmrożony, jakby coś w powietrzu, taka jakby zmrożona mgła, tyle, że to śmierdzi. Powietrze nie jest pachnące. Mam nadzieję, że tutaj w lesie troszkę będzie przefiltrowane, chociaż liści nie ma, ale jednak. Poszłam tam dalej w głąb, ale się boję, że się zrobi ciemno. No, kawałek tu pójdę.
jeszcze się zrobi ciemno i wiecie, zaczną wilki, dziki wyłazić. Jest taka jedna wydeptana ścieżka przez ludzi. To kawałek pójdzie tutaj. No. No i potem będzie mi niefajnie, nie? No, trochę wcześniej miałam się wybrać, ale tak jak mówię, walczę z tym bólem głowy. No i teraz się zdecydowałam wyjść. No bo za chwilę ciemno będzie. Stwierdziłam, że zrobię sobie taki spacer. Troszkę lasem, burym lasem. A później chyba do Biedronki, tak od tyłu osiedla, tam zajdę. Tam też jest jeden taki sklep zoologiczny. Ale ładnie jest, podoba mi się. Tam jest też taki sklep zoologiczny. Troszkę drogi, no bo wiadomo, takie sklepy są drogie. Muszą się opłacić, nie? No ale tam może dostanę też tą karmę, którą kluska lubi. Bo ona też jest troszkę wybredna już i nie wszystko lubi. Kupiłam na przykład w puszeczce. Pan mi powiedział, w takim zoologicznym tutaj u nas, takiej budce. No tu już jest bardzo długo. Że to jest takie ekskluzywne, że w puszeczce to jest taka sama pojemność jak w tych saszetkach. No bo kluska nie je dużo, nie? I z małym pieskiem. I to kosztowało chyba 7 czy ileś tam złotych w tej puszeczce. To takie z wyższej półki, nie powiem, 7 czy nawet więcej. No to wzięłam to, ona tego nawet nie tknęła. Podeszła, powąchała i odeszła. Jak się to wysuszyło, no to po prostu musiałam wyrzucić. No, także... A to, co ona lubi, to mi powiedziała, że to jest takie supermarketowe. Tamte akurat te Select, to ja nie kupuję w supermarkecie, tylko w Maxi Zoo. Ale może też i w tamtym będzie też tam, gdzie chcę iść, nie? No. Tu jest taka cisza i spokój. Nie wiadomo, w którą stronę iść. Znaczy się, ja wiem, gdzie jestem. Kiedy zastanawiam, w którą stronę iść, chyba pójdę, już wiem chyba. Bo tu chyba zaraz dojdę, tak myślę, do takiej przecznicy jednej. A ja znowu z tymi... z goździkami. Pokażę wam tutaj, jak wygląda. Tam widać taką górkę w oddali. Gdzieś tam psy też słychać, no bo ludzie chodzą z psami, nie? O, słychać. Tam nie będę szła, bo być może, że pies będzie spuszczony ze smyczy. Jakiś duży będzie leciał. Mnie przewróci, albo co? To się różnie bywa, nie? No. No i tak. Co wam tu jeszcze powiedzieć? Mam temat, tylko chyba jednak będę musiała w domu usiąść. Mam taki temat właśnie, ale to dobra, w domu. Chyba, że później. Bo nie wiem, czy za niego zabrać. Jak się już zabiorę, to już pójdzie. No. A dzisiaj... Kurczę, gdzie ta droga jest? Myślałam, że to już jest tutaj ta przecznica, ale jej tutaj nie ma. Czyli troszeczkę dalej trzeba iść. Albo się wrócić. Dobra, czekawa jak pójdę. Zobaczymy. Nie chcę też za bardzo w głąb iść. Tak jak mówiłam, nie? Z moim bieganiem ostatnio w ciuchach to nie jest zbyt wesoło. A dzisiaj ubrałam kurtkę. A, kurtkę dzisiaj mam. Nie wiem, czy będzie widać. A, tak. Ale ja bym spokojnie się, jak znajdę tą przecznicę. A powinna być taka wydeptana. Taka grubsza droga, no ale nie mam pewności. Dotarłam. Stamtąd przyszłam i doszłam do tej drogi, co chciałam. No i teraz sobie pójdę. Tam takie kółko małe zrobię po prostu.
Za chwilę będziemy już z powrotem w drugą stronę. No, znaczy się nie tam z powrotem, tam z powrotem. Ojej. Tak dyszy, chodzi i dyszy. No dzisiaj wieki też na popołudniu. Zgłoszę też. Także mam wolne od jedzenia. Dzisiaj sobie zrobiłam znowu takie fajne jedzonko. Wziąłam ze 3 jajka. Dlatego, że te jajka, które kupiłam na hali u nas, no one są małe. Ja powiedziałam duże jajka, nie wiem czy jakie ma. Powiedziałam, no to te wiejskie. Ona tam zapakowała, a one w tych pudełkach na jajka to już latają, takie małe są. To takie emeczki będą. Dobre, ale małe. No, więc wzięłam sobie 3. Moją kiełbaskę i jeszcze resztę galarety, karpia w galarecie. No, to sobie zjadłam. Także ja teraz na dłuższy czas nie będę potrzebowała jedzenia, nie będę głodna, tylko muszę odpowiednio wcześnie wieczorem coś zjeść, żeby nie za późno, nie? I żebym głodna nie była. Jakiś konkret. No i tak to idzie. O, jak fajnie jest w lesie. Żeby człowiek się jeszcze tylko tak nie bał, boście mnie tu ponastraszały, że nie wiadomo, co mnie w tym lesie może spotkać. Ja wiem, że to w trosce, bo się niektóre osoby naprawdę bardzo boją w lesie, niektóre osoby się burzy boją i w ogóle. Ja jakoś tak byłam uczona. No trzeba, wiecie, przewidywać różne rzeczy, ale takiego zaufania, że się człowiekowi nie stanie. Ja wiem, że to jest takie trochę złudne. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Moja Wiki już ma tak, że ona na przykład jak z torebką idzie czy coś, to ona wie, że w każdej chwili może być ktoś, kto będzie się połaszczy na jej torebkę, czy żeby jej krzywdę zrobić, także ona jest bardzo czujna. No, w sumie to ona by tutaj nie chciała za daleko ze mną iść. Bo by stwierdziła, co ty nawet nie będziesz miała uciekać i mnie będziesz spowalniać, bo przecież cię nie zostawię. I by się coś działo, nie? No, no w sumie z jednej strony tak na rozum to ma rację. No, ale czy tak lubi sobie w takim spokoju pochodzić, pospacerować. No i znowu dojdę do jednej z tych głównych dróg. Będę szła tam, gdzie przedtem było słońce. Ale już słońca nie ma tam. Już tylko łuna została po słoneczku i za chwilę zacznie się znowu ten mrozik robić większy. Bo w ciągu dnia było u nas 6 stopni mrozu. No, bo w nocy było minus 20, albo i nawet więcej. Ale tu jest chyba lepsze powietrze, tu bardziej w głąb. Tu nie śmierdzi, tam między domami to tam strasznie. Z tych autobusów. O, jestem tutaj już na takiej główniejszej drodze. O, tam za mną to jest osiedle. A przede mną to do leśniczówki chyba można dojść. No. No i tak. O czymś mówiłam, ale skleroza znowu zapomniałam. Bo się zdyszałam. Dobra, idziemy dalej. A ja właściwie to chciałam mówić o tolerancji, a nie tyle o tolerancji, co troszeczkę inne to jest słowo, a właściwie akceptacja. Bo to się wydaje, jest to samo, to nie jest to samo. Tolerować to ja mogę ludzi, którzy mi tam niczym nie zagrażają, mają inne zdanie, na przykład, nie? To ja mogę tolerować. O, ja mogę tolerować tych na kanale, którzy piszą nie, że jakieś komentarze do dyskusji, to znaczy się nie krytykujące, tylko takie, którzy ta krytyka jest taka nie powiem czego wzięta taka. Nie mogę ich tolerować, nie muszę im odpowiadać,
No, są, bo są, tak? A akceptacja, no to, to jest już chyba zrozumiałe, że się coś akceptuje, coś, kogoś. No, a właśnie parę dni wcześniej te niektóre komentarze, bo tam były chyba trzy osoby, które tam, zwłaszcza jedna albo dwie, której na przykład co mnie obchodzi, nie mówię, nie będę mówiła o konkretnych, kto co powiedział, tylko było tam takie stwierdzenie, co mnie obchodzi pożycie twojego syna. Ja nigdzie nie opowiadam o pożyciu mojego syna. Albo było coś takiego, że na przykład, że najpierw ogłaszam to, że mój syn jest gejem, a potem się dziwię, że są komentarze. No ja nigdzie nie ogłaszałam tego. Ja nigdzie nie ogłaszam, ale też nie ukrywam tego, bo nie mam powodu tego ukrywać. Taki jest fakt. A po prostu niektóre osoby, widząc moje vlogi, moje filmy, jak był Darek, Marek, początkowo niektóre osoby myślały, że Darek to jest chłopak od Wiki, bo takie też miałam komentarze. Tak sobie widocznie przypasowali to. No niektóre osoby się dziwiły, jak ja mówiłam, że Marek z Darkiem, albo że Darek którym razem nie przyjedzie i tak dalej. A niektóre osoby już wcześniej zaczęły kumać po prostu, jaka jest sytuacja. No, a niektórym osobom to przeszkadza. Uważałem, że chyba, i to tak w społeczeństwie tak jest, zresztą po tych lajkach, które te osoby tam otrzymały, stwierdziłam, że to trzeba poruszyć na kanale. Może za blisko pokazuję. Trzeba ten temat poruszyć, dlatego że u nas jeszcze w społeczeństwie widać jest bardzo duże takie, no nie wiem czy zacofanie, ale takie poglądy właśnie niedobre. No, oj, ktoś dzwoni, będę musiała przerwać. Może to dokończę w domu. Skończyłam gadać i już jestem dużo, dużo dalej, wyszłam z lasu. Ale jeszcze chyba kawałek przy lesie tam dalej pójdę. Tylko tu muszę zejść z drogi. Tu mamy las. Trochę pogadałam sobie. Aż mi ręka troszkę zmarzła. Widać ten pył taki, taka mgła taka jest. No. I co? Za chwilę właśnie ten temat, który zaczęłam, to chyba jednak w domu skończę, bo ciągle coś tutaj mnie rozprasza. A to ludzie idą z psami, a to auta jadą. Tutaj na chodniku stoją samochody, także nie bardzo jest jak iść. Ulicą troszkę strach. No, o tam będzie. Tam się już da iść. Bo na tych miejscach nie ma samochodów. Dopiero przyjadą. No i tak, i potem pójdę tak, jak kiedyś szłam przy tych niskich domach tam troszkę lasem. No i wyjdę na naszą Biedronkę. Tam podobno jakieś masło, coś teraz słyszałam, jest promocja, nie wiem, dwie kostki czy ile. Muszę tylko sprawdzić, czy nie trzeba kupić, zrobić zakupów za nie wiem ile pieniędzy. No. Już światło pooświecali. Już jest po zachodzie słońca. Za chwilę będzie się robił Zmierzch. To jest taka książka Zmierzch. Ale ja nie czytałam. Wiki ją czytała, oglądała filmy. Mnie taka tematyka nie bardzo. No, ona powiedziała, że to nie jest straszne, że to jest fajne, ale jakoś mnie te klimaty nie kręcą. No dobra. Akurat jestem przy naszej przy chodni zdrowia. Tak. To ja na razie będę kończyła, bo za chwilę będę przez ulicę przechodziła i tam też troszeczkę może lasem wzdłuż lasu pójdę, żeby jednak troszkę mieć ten spacer. Nie wiem, mi się wydaje, że tam jak w lesie byłam bardziej w głąb, to tam było takie lepsze powietrze. Może to tylko taka sugestia, może nie wiem, zobaczymy. To chyba się zobaczymy dopiero później. Nie wiem, czy jeszcze tam przy lesie się mnie nagrywała, czy już w domu. No i jestem już w domu jakiś czas. No, już zdążyłam znowu, ile? Dwie tabletki wziąć? Jedną. Od tego czasu. Jakiś taki migrenowy ten ból. Taki bardzo upierdliwy, ale się zastanawiam, czy to nie jakaś choroba albo coś.
bo tak wiecie, oczy pod oczami, tak tutaj, nie? I tył głowy, ale to nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie teraz jest tak w miarę. Dlatego mogę tu się nagrywać, bo jak przyszłam... Zawołajcie kluskę! Teraz nikt nie chce wołać. No i za tatusia. Bo ona ciągle wskakuje i potem jej chce spać na rękach. A to jest ciężko tak ją trzymać. Niby to takie małe kucherko, ale jednak, nie? No. Ja do ciebie nie mówię, idź do tatusia. Stoi za winklem i zagląda. Te czupiradełko małe. Kudlaczek, panna kudlaczkowa to jest. No, w każdym razie, jak się rozłączyłam z wami, to jeszcze poszłam do Biedronki. Kluska, idź do tatunia. Albo do Kusi. No. Poszłam do Biedronki. No i w Biedronce dostałam masło, dwie kostki. Tam nie szłam specjalnie po te dwie kostki, bo po dwie kostki tylko iść, no to wiecie. To nie, ale ja miałam nadzieję, że dostanę tam te skarpeciochy takie z orkiestry, z wielkiej orkiestry, ale nie było. Tam już były tylko dwie czapki, no ja w takiej czapce to nie bardzo. Wiki ma takie czapki i z zeszłego roku, i z tego roku, ale też ma takie te skarpetki, takie ciepłe, po domu, co się tak chodzi, wiecie, antypoślizgowe takie, nie? No i mnie by się takie przydały, a w ogóle to chciałam też takie inne na prezent. No i nie dostałam tam już, ale jutro prawdopodobnie Zbyszek mi przełoży akumulator i to może pojadę sobie do innej Biedronki, może tam dostanę te skarpeciochy. Takie fajne, kolorowe, jak ja to lubię, nie? A wiecie, po domu to takie przyjemne, takie ciepłe, miłe takie w tym, no bo w takich czapkach ja źle wyglądam, to czapki sobie nie będę brała. No. I tak, wzięłam te dwie kostki masła, no zapłaciłam 5 z groszem, bo były w promocyjnej cenie, jak się dwie wzięło, nie? I nie trzeba było nic więcej kupować. A jutro zobaczymy, bo to nie wiem, czy to było na paragon, czy ogólnie na kartę, to nie wiem. No ale to już jest czwartek, to i tak chyba jest nowe, są gazetki, to najwyżej zobaczę, co tam w gazetkach słychać jutro. W Lidlu i tak dalej, bo jak już samochodem, to sobie objadę. Bo tak na piechotę to, wiecie, zrobiłam taki duży spacer przez las, jak widzieliście. Tam byłam w tej Biedronce, jeszcze potem szłam do tego sklepu zoologicznego, ale tam nie było tego, co ja potrzebuję, co Tuska lubi. Więc jeszcze potem do piekarza, no i do domu. A później jeszcze z Klusią poszłam, bo ja korzystając z tego, że miałam buty ubrane, to jeszcze od razu ją wzięłam, ubrałam i też z nią poszłam na spacer, no i wszystko załatwione, nie? No. Też sobie kawkę potem zrobiłam, już ją wypiłam, teraz mam herbatę. I dzisiaj mam taką pojedynczą herbatę z tej kany, co dostałam od braciszka. Ale zrobiłam pojedynczą, bo wczoraj jak zrobiłam podwójne te z kalendarza, to one były bardzo, to było za mocne. Tego się nie dało pić. No jednak stwierdziłam, dobra, tutaj sobie też dam jedną. To... A pachnie mi tu tak owocowo, śliwkowo. Ja lubię takie smaki. No, także tyle. I co jeszcze wam powiem tutaj? Tutaj z takich... To już nic takiego. No byłam na tym spacerze, no Kluska dzisiaj wyszła z bloku, podniosła łapkę i ona nie pójdzie. Ja ją troszkę pociągnęłam, to ona się położyła i ona nie będzie szła. Ona się położy i co mi zrobisz? I ona jeszcze się tak położy, że przycupnie tak do tej ziemi, a dupkę wyciśnie, wiecie, tak. No to ją trochę pociągnęłam, nie chciała iść. To ją wzięłam na ręce, kawałek z nią poszłam. Postawiłam, to tak parę kroków zrobiła i nie. Ale jak zobaczyła, że jakiś facet idzie, to jak nagle dostała w nogach takiej siły, jakoś nic jej nie było, już leciała za nią, bo ona za wszystkimi ludźmi chodzi. A jak wyszła z bloku, to nie było ludzi tutaj, no to po co ona będzie chodzić, nie? No i tym sposobem, tam jak już po chodnikach, no to wtedy ona szła na spacer, bo ciągle za kimś leciała.
Potem mi się przypomniało tam drzewa, słupy poobwąchiwać, wiecie jak to pieski robią, nie? Dwa razy jej się tam udało coś zrobić, no ale tak to korzystałam z tego, że zawsze ktoś wszedł i ona szła za tą, leciała za tą osobą, bo tak to by, to ona by nie chciała chodzić dzisiaj, no. Bo to już ciemno było, nie? A ta obroża świecąca już nie świeci. Nie wiem, może Zbyszek będzie miał chwilę czasu, to ją sprawdzi, czemu tam nie świeci, bo ja ją zaczęłam ładować, ale to nic nie dało. I nie wiem, czy tam jest coś, przerwało się tam coś, czy co. W środku, wiecie, nie kosztowało to tak dużo. Dobrze, że to nie była ta z Maxi Zoo, chociaż może tej by się tak szybko coś nie stało i można by było reklamować. Ale te w Maxi Zoo to one są, nie wiem, 40 czy 50 zł kosztują. No to jakby mi się to zepsuło, no to by była gorsza sprawa, nie? No ta kosztowała chyba z 17 czy jakoś tak. No ale długo się nie nacieszyliśmy tą obruszką świecącą. A tak fajnie, bo pieska widać. No teraz na śniegu to i tak ją widać. Ale później to już tak nie będzie. No. I właśnie się cieszyliśmy, że ma taką obrożę. Kiedyś Kropka dostała od mojego brata taką świecącą obrożę, ale myśmy jej to w pasie zapinali, dlatego że, no bo to jest na większe psy. Ale to była inna, taka na rzep, inna ta obroża. I nie wiem, czy tamta jest do ładowania, czy na bateryjki. Trzeba by tylko ją ściągnąć i zobaczyć, jak na te ubranka, to może by to trzymało, nie? Może by nie spadło. No. I tak, nie skacz mi tutaj. A na spacerze zaczęłam temat tolerancji, właściwie akceptacji. A to dlatego, że właśnie zauważyłam, że dużo jednak ludzi popiera takie osoby troszkę z homofobicznymi zapadłościami. Ojejku, no będzie skakać tak długo, aż wskoczy, no. I teraz mi będziesz tu wszystko naciągać. I tak sobie pomyślałam, że jednak trzeba by taki temat rozwinąć. Tym bardziej, że ja to znam od kuchni, tą sprawę, taką sprawę właśnie. I myślę, że to też może czasami oczy otworzyć niektórym osobom. Ktoś może mieć w rodzinie wnuka, wnuczkę, albo dzieci się okaże, że mają inną orientację. I często jest tak, że nie jest tak lekko, jak było u nas. I często jest tak właśnie, że są wyrzucane z domu, że są wielkim wstydem dla rodziny. Czasami, jak jest w młodszym wieku, to te osoby, ta młodzież nie wytrzymuje psychicznie tego takiego napiętnowania, bo to wcale nie jest lekko cały czas słyszeć, że się jest innym, że się jest czym to? Ideologią, albo że się jest wręcz pedofilem, bo to ludzie mylą pojęcia. Albo że się jest zboczeńcem, to wcale nie jest proste, tak? Zwłaszcza dla młodych ludzi, bo dorosły człowiek sobie z tym już jakoś poradzi. Ale taka młodzież, nie wiem, 13, 14 lat, jak sobie to uświadomi, a słyszy wokół takie coś, a jeszcze w rodzinie słyszy, że jakbyś był taki, to cię wyrzucę z domu, to lepiej cię zabić, czy coś takiego, bo są takie przypadki. Potem się targną na życie takie dzieci. I potem ludzie mają na sumieniu. Przecież był niedawno taki głośny przypadek takiego napiętnowania syna od jednej z posłanek, który też chyba popełnił samobójstwo, bo taka nagonka była medialna. A w ogóle większość tutaj, znaczy większość, do tej pory, do niedawna, można tak powiedzieć, no to było to wręcz jako ideologia nawet przez samego prezydenta nazywane, tak? No. Mój Marek już jest na tyle dorosły, on już tyle przeszedł, już taką grubą skórę dostał, że jego to nie. Jemu to zwisa, jak tak ludzie mówią, takie rzeczy. No, ale to nie jest fajne. A najlepsze jest to, no zresztą nieważne, bo ludzie nie mają pojęcia czasami, że ludzie innej orientacji żyją między nimi, a najbardziej to krzyczą niektórzy ci, co są właśnie innej orientacji, to krzyczą chyba, żeby wypierać tą swoją orientację, to najwięcej krzyczą
o LGBT, że to jest ideologia, że to trzeba niszczyć i tak dalej. Jest taki jeden mały pan, który tak właśnie robi. No ale mniejsza z tym, mniejsza o niego, bo to i tak mały jest i już jeszcze trochę, to już go nie będzie. No, w każdym razie też miałam w rodzinie taki przypadek, w dalszej rodzinie, że na początku raczej nie było akceptacji tego, że tak jest. Nie chodziło mi tu o Marka, tylko o dziecko w dalszej rodzinie, dziecko już dorosłe. No, dopiero chyba po jakimś czasie jakoś może też i słyszeli o tym, że u nas też jest ten taki przypadek i jakoś przeszli nad tym do porządku i chyba już normalnie jest traktowana ta osoba. Specjalnie nie mówię, kto to jest. No, w każdym razie też tam było wyrzucanie z domu i tak dalej, z tego co słyszałam. A ja wam powiem, jak to z naszej strony wyglądało. No, Marek nam powiedział, bo tutaj były takie, że ja ogłaszam. Nie ogłaszam, teraz pierwszy raz mówię, jak to było. Jak, nie wiem, miał 20 parę lat. Przyszedł i mi powiedział wtedy, że musi pogadać, że jest, ogólnie mówiąc tak, wiecie, to już w wielkim skrócie mówię, że jest innej orientacji i tak dalej. Troszkę mnie to szokowało, chociaż jakoś tak, chyba czułam to jakoś podskórnie. Zbyszek wtedy za granicą pracował. No, powiedział co ten i poszedł do swojego pokoju, bo pewnie się bał, co ja powiem. A ja wtedy jeszcze byłam bardzo proryzykowa, o, może tak powiedzieć. I pewnie się bał, że ja już całkiem tak nasiąkłam i tak będę mówić i wiecie. No, ja to przetrawiłam, no to jest moje dziecko. I on się, wiecie, z chwilą, kiedy to powiedział, to nie zmienił się nagle na innego człowieka. Jest dalej tym samym człowiekiem, który był wcześniej. I nic to dla mnie nie zmienia w sumie. A dużo ludzi u nas w kraju jest takich właśnie homofobów. Nie zdając sobie sprawy z tego, jaką krzywdę robią innym ludziom, a tych ludzi jest wśród nas bardzo dużo, tylko że się ukrywają z wiadomych względów, bo nie każdy ma ochotę słuchać takie rzeczy o innych. No, także my to przyjęliśmy normalnie, spokojnie. Wiadomo, że to człowiek myślał, że będzie miał jeszcze wnuka tutaj, ale sobie myślę, no. Nie ma co kogoś zmuszać na siłę, żeby na przykład się leczył, bo niektórzy mówią, że to się leczy. To się nie leczy. To nie jest choroba. Można leczyć alkoholizm i też się nie wyleczy. Ale to nie jest żadna choroba. To jest po prostu już jest naukowo udowodnione, że to nie jest choroba i taki człowiek po prostu się rodzi i taki już jest. I nawet papież Franciszek też już o tym wspomina, także ludzie niektórzy uważają, że to jest Sodoma i Gomora, czy jak to tam mówią. To nie jest tak, bo znam bardzo dużo gejów, którzy i lesbijek, którzy są bardzo wierzący. Oni nie mogą za to, że mają taką orientację, ale są wierzący i czasami są bardziej wierzący niż niejeden pseudokatolik. No. Także tyle chciałam o tym powiedzieć. Wiecie, jak ja sobie czytałam te komentarze, to miałam bardzo dużo do powiedzenia, ale nie chciałam tego tam tak pisać. A teraz mi to tak nie przychodzi do głowy, tak, co bym jeszcze chciała powiedzieć na ten temat. W każdym razie chciałam przestrzec ludzi, żeby tak się nie zachowywali, bo nigdy nie wiadomo, co się w rodzinie może zdarzyć. I będzie mi potem głupio. No, a tam mnie tu znowu grzeje, bo mi tu zasypia. No, i tak to jest właśnie z tym naszym społeczeństwem. Jakoś nie wiem, na zachodzie ludzie sobie z tym jakoś poradzili. Jest to już normalne, że widzę, że tam idzie dwóch facetów, dwie kobiety. To, że na przykład są innej orientacji, to nie znaczy, że skaczą z kwiatka na kwiatek i atakują wszystkich po drodze, bo to tak nie jest. I już sam ten Marek teraz 10 czy więcej lat już jest razem z Darkiem w jednym związku i nie skaczą z kwiatka na kwiatek.
to nie jest tak, że co chwilę zmieniają partnerów. To tak się kiedyś mówiło, że to tak jest. To wszystko zależy od człowieka, jaki jest. Jedni żyją w jednym związku przez całe życie, a innym się tak układa i to też nie ma co piętnować, że no nie udaje im się jedno małżeństwo, drugie małżeństwo, trzecie małżeństwo, no różnie to bywa przecież w życiu, nie? Są różne okoliczności. No, także u Marka tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że to będzie tak na zawsze. Zresztą słyszałam, że teraz mają być legalizowane te związki, a to dużo daje, bo ludzie tam po co mówią, po co im tam, to nie jest małżeństwo, z tego dzieci nie będzie, to po co to legalizować, to. Ale właśnie taka legalizacja związków daje duże takie poczucie bezpieczeństwa tym osobom, tym ludziom, którzy i tak żyją razem i nie będą dla innych zakładać rodziny, żeby się nazywało, że są normalni. No. Kiedyś tak było i były takie przypadki, że potem i tak porzucali te swoje żony, bo nie wytrzymali w takich związkach. I wtedy te kobiety, na przykład, jeśli chodzi o faceta, który odszedł, bo był gejem, były poszkodowane, no biedne były, nie? W tym związku. Ale ci faceci też byli biedni, no bo oni się tylko zmusu, żeby przed rodziną pokazać, że jest normalny. No. Ale coś tu teraz chciałam powiedzieć, znowu zapomniałam. A, o tych partnerskich związkach. No. Bo to im daje takie poczucie bezpieczeństwa, że jak któryś trafi z nich na przykład do szpitala, czy coś się stanie, są różne przypadki, no to druga połówka będzie informowana o stanie zdrowia i tak dalej, bo do tej pory to nie. Jest też sprawa dziedziczenia. Jeden po drugim dziedziczą, na przykład jak mają wspólne mieszkanie, na przykład własnościowe. I jednemu coś się stanie, to połowa z tego mieszkania należy się, ta druga połówka, rodzinie tego, który na przykład odszedł, tej osoby, a nie temu współpartnerowi, jakby o. No. Dużo takich formalności, takich formalnych rzeczy, że właśnie daje im to duże poczucie takiego bezpieczeństwa w tych związkach, tak jak w małżeństwie jest, nie? Że jeden że się dziedziczy, mąż po żonie, czy żona po mężu, czy tam mają wspólny ten. Można nawet i kredyt wziąć wspólnie, a takie osoby niekoniecznie dostaną wspólnie kredyt, na przykład na mieszkanie, żeby normalnie sobie żyć. Oni sobie żyją normalnie, spokojnie, nikomu nie wadzą. A że z dwóch facetów albo dwie kobiety w domu, to tak już jest i tego się już nie zmieni. Choćby niektórzy stawali na rzęsach, to tego nie zmienią. I opluwanie tych ludzi to jest robienie świadectwa o swojej własnej głupocie. O tym, i to nie jest, że to są inne, ktoś ma inne zdanie i to nie może, że każdy może wyrażać swoje zdanie, bo to nie podlega takiemu czemuś, że mogę mieć inne zdanie i obrzucać błotem drugą osobę. To nie tłumaczę to, a wręcz chyba teraz będzie nawet zakazane i będzie można taką osobę podać do sądu, jak będą tak się wyżywać na innych. No. Także takie jest nasze zdanie. My się oswoiliśmy. Dla nas niczym nadzwyczajnym to nie jest, że Marek z Darkiem jest. Dlatego ja też nigdzie tego nie ogłaszam, nic nie ten. Po prostu to jest dla nas normalne. Normalną taką rzeczą. My jesteśmy z tym oswojeni. Zbyszek, jak się dowiedział, powiedziałam mu przez telefon, to też to normalnie przyjął. Nie wiem, może też to czuł gdzieś podskórnie, bo jednak rodzice czują takie rzeczy. W każdym razie u nas w rodzinie nie ma żadnego, nie ma czegoś takiego, żebyśmy się odsuwali albo piętnowali dziecko. Myśmy to zaakceptowali od razu.
Na początku no wiadomo, że człowiek się bije z myślami, ale tak jak powiedziałam, to dziecko się z tą chwilą nie zmienia w jakiegoś potwora, tylko dalej jest tym naszym dzieckiem. I to już trzeba przyjąć takie, tak jak to jest, tak jest, tak, bo to już są geny, to już jest gdzieś tam zapisane, że taki człowiek jest i koniec. Tego się nic nie zmieni. Moje chcieństwo czy niechcieństwo tego nie zmieni. No, Marek jest zadowolony, że jest w takiej rodzinie właśnie, że to jest akceptowane. Z tego co wiem, to udarka w rodzinie też to jest normalnie, a tak akceptowane jest to normalnie. Przeszli do porządku nad tym. On ma jeszcze dwóch braci. To też przeszli nad tym. Z tego co wiem, to utrzymują normalne kontakty, są normalnie dalej takimi samymi braćmi. No, także, a niektórzy rządzący, byli rządzący, robili potworów z tych ludzi, pokazywali jakieś parady, nie wiadomo skąd, gdzieś tam się takie parady odbywają, ale nie u nas. Ja zresztą byłam świadkiem parady, bo nie szłam w tej paradzie, tylko byłam akurat świadkiem. Stałam w Krakowie sobie, jak akurat Parada Równości szła i nawet ja to nagrywałam chyba. Chyba tak. Albo nie. Tak, bo mi jeszcze była muzyka, którą mi prawa autorskie weszły. Jak Marek wtedy pracował w Krakowie, no to staliśmy i byliśmy świadkiem, po prostu oni przechodzili przez rynek, gdzieś szli dalej. Byli normalni ludzie, zadowoleni, z uśmiechem na twarzy, nie takie posępni ludzie, którzy dużo razy się widzi właśnie. Ludzie idą do kościoła, to wygląda jakby szli za karę do tego kościoła. Idą z takimi posępnymi minami, jakby, wiecie, z musu tam szli. A to powinni się ludzie radować. Na takiej paradzie tam widać było całe rodziny uśmiechnięte, bo przecież na takiej paradzie nie idą tylko ci ludzie, którzy geje, w ogóle ludzie LGBT, ale też idą ich rodziny, idą ludzie, którzy wspierają tych ludzi, może nie mają nikogo nawet w rodzinie, ale wspierają tych ludzi, to idą w tej paradzie. I parada to nie jest, że, bo niektórym się parada kojarzy tylko z LGBT, a parada to jest przemarsz taki pokazowy, coś takiego. Ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest parada, źle to kojarzą, jak sobie wygooglają parada, co znaczy słowo parada. U nas zresztą się też na Śląsku mówi, że się paraduje, jak sobie jedna z drugą kobiety coś kupią nowego, no to idą, paradują, nie? Z nową kiecką paraduje, albo z nową taśką paraduje, albo se tu coś powiesi i paraduje. To nie znaczy, że paraduje w paradzie równości, tylko wiecie, chcę, żeby ją było widać, nie? Nawet jest taka, była taka piosenka, te śląskie, nie, te opolskie baby, wielkie paradnice, kupiły se spódnice, coś takiego było. Już teraz dokładnie tego nie pamiętam. Umiem to zanucić, ale nie będę wam tutaj, wiecie, psuć, bo ja fałszuję podobno. No, nie podobno, na pewno fałszuję. Nie potrafię śpiewać. Ja sobie lubię pośpiewać, jak jest tak bardzo głośno, to ja mogę sobie kolędy pośpiewać, bo wtedy nikt nie słyszy, jak ja to fałszuję. No. I tak, w takiej paradzie właśnie u nas w Polsce to widziałam, szły normalni ludzie, poubierani, nie półnadzy, nie jacyś tam, nie wiadomo, z biczami, jak to niektórzy opowiadają takie bzdury, że deprawacja i tak dalej. Normalni ludzie idą uśmiechnięci, śpiewają, fajnie tam na bębenku ktoś bębnił, grał. Fajne to było, z tym, że oczywiście był kordon policji wzdłuż, bo tam już dalej się znowu szykowali narodowcy. No i to musieli ci być chronieni, ale ci niektórzy policjanci, jak myśmy tak stali, ja sobie oczywiście kupiłam tą maseczkę, nie, bo to był czas, kiedy było, trzeba było w maseczkach chodzić. Mam tu maseczkę do dziś, no ale tutaj jednak nie ubieram tej maseczki, no bo wiecie, ja ją sobie kupiłam tak do śmiechu.
na manifestacji troszkę tam, jak byłam. No i myśmy tak stali z brzegu, ta parada szła i kordon policji z jednej strony szedł, z drugiej chyba też. I powiem wam, że niektórzy policjanci szli normalnie, po prostu ochraniali, a niektórzy to strach było na nich patrzeć. Oni tylko patrzyli takim, tego nie idzie określić, ale oni szli tak, jakby, wiecie, myśmy się musieli odsuwać z Wiki, bo oni specjalnie tak jakby, żeby nas zahaczyć, żeby było, że my ich, wiecie, po prostu tak jakby chcieli nas sprowokować, o. No, także w policji też są różni ludzie, nie? A to jeszcze było za tych czasów, które mam nadzieję minęły bezpowrotnie. No. Także tak wygląda to z mojej strony i tutaj nie będę, ani się nie mam czym chełpić, ale też nie mam się czym, czego wstydzić. A, idzie Wiki. Jak się w tych skarpetkach chodzi? Dobrze, ale tam jest kudłacz mały. No kudłacz mały mi tu grzeje, już mi się gorąco zrobiło. Co chwilę głowa tutaj wciśnięta i drzemie. No, nie mam się ani czego wstydzić, bo to jest normalna rzecz. No, normalnie pracują, normalnie żyją, gotują, robią zakupy, chodzą na spacery, do kina, grają w gry planszowe na przykład, oglądają filmy. Normalnie tak jak w normalnych rodzinach się dzieje. Także tu się nie ma co się, wiecie, że są jakimiś innymi ludźmi, że albo trzeba się wstydzić, albo coś takiego. Nie. No i to wszystko chyba dzisiaj, w dzisiejszym tym vlogu. Nie wiem, ile ja to minut mówiłam. W każdym razie chciałam właśnie zaapelować do ludzi, żeby mieli większą nie tyle tolerancję, ale i akceptację dla innych ludzi. No, bo nigdy nie wiadomo, jak się w ich rodzinach poukładają sprawy. Tak samo jak ostatnio mówiłam o bezdomnych i o tym, że jest zimno, że jest bardzo zimno, żeby po prostu jak się widzi kogoś, no bo ja nie będę biegała za ludźmi, gdzie tam, czy jest bezdomny, żeby mu pomóc, ale jak bym zobaczyła, że tam na klatce chce się chować, niech się schowa, jeszcze z herbatą wyjdę do takiego człowieka, bo ja wiem, co to jest bezdomność, ponieważ my, gdybyśmy nie mieli tej działki, no to byśmy też przez 2 lata byli bezdomni, bo my mieliśmy działkę i ja wiem, co to znaczy. I to nie jest tak, że nie każdy właśnie z własnej winy zostaje bezdomnym i na każdego to może spaść. I ktoś może się chełpić, ja sobie tak zadbałem o swoje sprawy, że mnie to nigdy nie spotka. Nigdy tak nie jest, nigdy tak się nie ma co chełpić, bo to przyjdzie prędzej niż ktoś może sobie pomyśleć takie rzeczy. Nikomu tego nie życzę oczywiście, ale no trzeba być troszeczkę, nie być takim, wiecie, jak mi to jedna osoba napisała, hej, do przodu. No, także tyle w tym temacie. Dziękuję wam serdecznie za ten czas spędzony na oglądaniu mojego vloga. Dziękuję wszystkim wspierającym, wszystkim komentującym i łapkującym, czyli lajkującym, subskrybującym. I z tego co wiem, to i na moim kanale wśród moich widzów też są osoby LGBT. Nie będę mówiła, które, bo one tego nie mówią, ale człowiek wie. Takie rzeczy się wie. No, także pozdrawiam wszystkich, bez wyjątku, bez różnicy, bo między ludźmi nie ma takiej różnicy, wiecie, mogą się różnić, że są jedni lepsi, jedni są gorsi, bo się gorzej zachowują, mają gorsze charaktery, no, nawet ci ludzie, którzy są tacy źli, to oni też nie są od zawsze źli, tylko coś spowodowało, że są nieszczęśliwi i są źli dla innych, są niedobrzy dla innych, nie? To też takim osobom trzeba współczuć. No.
Tak. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa. No?